Wykorzystują przerwę w grze do przeprowadzenia zmiany. Potrzebują czegoś, żeby przełamać ten impas. Remis rzadko kiedy kogokolwiek zadowala. Krótkie rozegranie teraz. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Fry. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Bez problemów teraz Oblak. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. No w końcu udało się przełamać niemoc strzelecką. Oby wreszcie rozwiązał się worek z bramkami, chociaż czasu już coraz mniej, ale jeszcze parę okazji pewnie będzie. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. To chyba wpadnie! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? I teraz uderza. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. I teraz dobra okazja do kontry. Kibice Atletico Madryt jeszcze wierzą w wyrównanie i robią spory hałas na stadionie. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletico. Dobra intuicja, jest przejęcie. Piłkę przyjmuje Depay. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Na razie 2-0. No i po ataku dobra interwencja. Złamał w tej sytuacji przepisy, nie ma co drążyć. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Pewna interwencja, brawo. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Bez problemów teraz Oblak. Dziesięć minut do końca tego meczu. Nie udało się utrzymać przy piłce. Dobrze teraz Porto wykorzystuje miejsce na skrzydle. Dobre teraz wrzucenie z flanki. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą.
Piłka oddana przez Atletico. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Nie kombinuje, wrzuca. Spokojnie broni teraz Jan Oblak. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Pellegrini. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? I doskonała okazja. Kolejna bramka. Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do 3 goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Teraz, dobrze, ma miejsce. Teraz, będzie niebezpiecznie. Dobra, spokojna interwencja. Centra w pole karne. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Bramkarz bez najmniejszych problemów. I już skupia uwagę rywala na sobie. I sędzia odgwizduje koniec tego spotkania. A to oznacza, że przed rewanżem będą mieć przewagę. A przecież dojdzie do tego atut własnego boiska. Na taki